Andrzej Kalinin, prozaik, publicysta i krytyk literacki, będzie gościem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie. Autor zadebiutował poza zasięgiem cenzury w połowie lat 80. minionego stulecia opowiadaniem Konie, które uważa się za jedną z najważniejszych publikacji polskiej prasy podziemnej tamtego okresu. Książka I Bóg o nas zapomniał, niezwykłe, dramatyczne, napisane pięknym, kresowym językiem świadectwo losów Polaków pod sowiecką okupacją, zakwalifikowana została jako lektura obowiązkowa dla gimnazjów. Podczas mykanowskiego spotkania pisarz, na co dzień mieszkający w Kusiętach w gminie Olsztyn, podzieli się swoimi refleksjami na temat polskiej historii oraz literatury. Ja pochodzę z domu, w którym się czytało książki. I czytam do dziś, bo jestem zarażony tym bakcylem czytania, ale czytam o wiele mniej, bo kiedyś to się przychodziło z pracy, zjadało się obiad, człowiek siadał przy stoliku, brał książkę i czytał sobie książeczkę. A teraz nie ma na to czasu, bo jest i telewizja i wprawdzie nie oglądam along, tylko wybieram to, co chcę obejrzeć, ale jest jeszcze i dochodzi do tego internet z przeogromną masą informacji, która każdego człowieka właściwie interesuje. I ten czas na książkę jest coraz krótszy, także że zwłaszcza, że nie łudźmy się, literatura też jest inna niż była kiedyś. To nie są opowieści, to nie są książki o opowieściach, takich wielkich pisarzy, jak byli wtedy, z jakim uznaniem się cieszyli. Teraz, jeżeli nie ma kryminału, wartkiej akcji albo jakichś dziwactw opisanych w książce, książka przestaje być atrakcyjna. Poza tym to, co kiedyś się działo, że wydawcy dbali o wartość literatury, teraz chodzi o sprzedaż. Nie jest ważne, jaka to jest wartość tej książki, jeżeli potrafi się ją tak zareklamować, żeby sprzedać, to jest najważniejsze. Stąd tak się dzieje. Jest też upadek jakichś autorytetów. Celebryci są najważniejsi ze względu na to, co wiedzą i co umieją. Ważne, jak ich pokazują w telewizorze. No ale takie są czasy. Wcale nie wiem, czy są gorsze od tamtych, co były poprzednio za mojej młodości. Wcale nie wiem, bo ja bym chciał być młody w tych czasach. O. Andrzej Kalinin zapewnia, że podczas spotkania w Mykanowskim Ośrodku Kultury znajdą coś dla siebie zarówno miłośnicy literatury, jak i pasjonaci historii, która zawsze w jego książkach odgrywa istotną rolę. Pisarz w swych opowieściach wykorzystywał autentyczne relacje uczestników wydarzeń z Polski z czasów wojny oraz czasów PRL-owskich. Czas robi swoje, to jest odległość, już 70 lat, 50 lat. Dla młodego pokolenia jest to przeszłość zamierzchła. Dla ludzi starych, mojego typu, już trochę przysłonięta taką mgiełką oddalenia. Wszystko przemija, to też. Dla mojego pokolenia w latach 50. czasy powstania styczniowego były też tak odległe, jak dla młodego pokolenia teraz. Są odległe czasy II wojny światowej i okresu komunizmu w Polsce. Okresu komunizmu nie było żadnego takiego komunizmu. Taki był układ międzynarodowy, teraz wrobiły zwycięskie mocarstwa, żeśmy byli pod wpływem Związku Radzieckiego. No ale co zrobić? Całe szczęście, że się udało, że mamy teraz niepodległą Polskę i z tego się trzeba cieszyć. Spotkanie z pisarzem odbędzie się w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Mykanowie w niedzielę 15 kwietnia. Początek o godzinie 17:00.